witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Xenoverse, prezentacji właśnie postaci, jaką będzie teraz Evil Saiyan Kanba, jakiś Ulashed. Zobaczymy teraz jego, jaką będzie miał siłę ataku. Właśnie ta postać, którą właśnie widzicie, a Kanba był jednym słowem w Dragon Ball Hero, który do tej pory jest robiony. Także mnie ciekawi, jaką on ma siłę. Jak widać, zdrowie, uderzenie i ki ma poza skalą, więc go wybieramy. Oczywiście będzie walczył z moim stworzonym przeze mnie wojownikiem, czyli Maxi Unlimited. Jak widzicie, moje linie są poza skalę. To są linie moje, poza skalę. Nie wiem, czy jakikolwiek osoba zrobiła mocniejszego wojownika niż mnie. A ciekawi mnie to. Fajnie, jakby ktoś napisał w komentarzach. Także zobaczymy jego siłę, tego Kanby. No i będzie teraz walka Ulashed, jakiś Ulashed, taką wygląda. No i ciekawy mnie, jaką on tutaj dysponuje szybkością latania. No, taka imponująca dość. Teraz uderzenie. Raz, 690. O, tutaj ma sporo tych ataków, ale działko pułapkowe. 3000. Jest spodek gniewu. Kolejną technikę tutaj wykorzystam. Maden Rush. Ło. 21 tysięcy. To jest taki sama technika, jaką miał właśnie Kanba poziomu Super Saiyana. Także tutaj Desire jakież, jeszcze kolejną technikę tutaj wykorzystam. Na 10 tysięcy ma. Kolejną to będzie Ragestray. Tutaj widzę, że może się nawet przemienić. Evil Super Saiyan. O! Ale to jest pięknie! Jak on to wygląda z tą przemianą? Tak jakby był Super Saiyan Evil. No i zobaczymy teraz, jaką będzie miał technikę właśnie ten Maden Rush. tysiące. Pięknie przekroczył. I mogę teraz zobaczyć, czy ma... Nie, nie ma. Nie ma przekroczenia limitu. No szkoda, że ten wojownik nie ma przekroczenia limitu, ale jak na 24 tysiące 150, to mogę jednym słowem powiedzieć, jest to bardzo, bardzo dobry wojownik, jeżeli chodzi do Dragon Ball Xenoverse 2. Ja to właśnie pokazuję te postacie, jakie on mają siły, energię, ataki. Naprawdę w jednym z odcinków nawet pokazałem, jak się wgrywa w ogóle instalacje, jednym słowem, właśnie w Dragon Ball Xenoverse. Także podzieliłem się tą wiedzą z Wami. Także jak Wam się podoba, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, bo będę po prostu teraz wszystkich wojowników modowych, jednym słowem, wgrywał. Także jak Wam się podobało, tak jak mówię, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Fajnie, jakbyście zasubskrybowali, bo to naprawdę motywuje człowieka do kolejnych działań.